Tak więc wchodzimy tu, bez zbędnego pitolania jedziemy. No. Trolololololol. Tego się kurwa nie spodziewałeś chyba, nie? Nie. Trolololololol. O kurwa. Ha. Oj. Stara dobra załoga. Embaro, burza śnieżna. Tak jest. Szczerze, to jest chyba najtrudniejszy poziom w całej grze. Więc jak przejdziemy ten poziom, to już będzie na luzie. Mówisz na luzie? Tak, bo ja na tym poziomie utknąłem właśnie, jak grałem sam i ogółem jest to strasznie ciężki poziom, ale jak grasz samemu. Okej, kadeci, wygląda na to, że system pogodowy przemienił Ebaro w krainę wiecznych lodów. Wyłączmy centrum obrony i przywróćmy temu miejscu dawny splendor. Zniszcz stacje pogodowe, by zneutralizować lokalne zaburzenia pogody. Uwaga! Niska temperatura zwabiła tu grumgoty. Ale ulaniec. Nowe umocnienia. Wzmocnienia barykada, pułapkę mutującą i krwiowieżyczka. Aha. Kryowieżyczka. Tak, kryowieżyczka zamraża, pułapka mutująca zamienia wrogów w króliki, czyli jej trochę jak Morphorey, a wzmocniona barykada to po prostu no najlepsza możliwa tarcza w grze, no nie? Okej. Okay. Nowi wrogowie, elitarni. Okej, okay, dobra. Czyli nic nowego. Jacyś na... tak. Bo elitarni. Tam był dobra. Co? Ten. Neo szympans. Ty, a... Właśnie. Dobrze, drodzy widzowie, odpal na chwilę mapę, Michał. Tak. Jak widzicie, mamy tutaj, i do ciebie w sumie też, Michał, to mówię, dużo czerwonych takich stacji pogodowych. No i to jest, ten poziom już działa na innej zasadzie. Już nie będziemy wrogom odłączać internetu, tylko tym razem będziemy niszczyć ich stacje pogodowe. I to działa po prostu na takiej zasadzie. Chodź zobacz. To działa po prostu na takiej zasadzie, że po całej mapie masz 10 tych stacji pogodowych. No i musisz je po prostu rozwalić, nie? Aha. I tyle. Tylko musisz uważać, bo ta burza, te tornada śnieżne właśnie są, mogą cię zamrozić. I uważaj na tych potworów, bo one są niebezpieczne naprawdę, dobrze, nie? Będę więc... uważał na tych ulańców. Dobrze, no właśnie, uważaj na ulańców z urzędniczej. Kurwa, no bez broni, ja pierdolę. To jest... Dobra, nie, wiesz co, ja może po jakąś broń pojadę. No, ale tak. Czyli wiesz, proponuję strategię tutaj obrać następującą, że... Będziemy sobie zbierać te bronie i przy okazji jak wpadnie jakaś stacja pogodowa w dłoń, no to będziemy ją rozpierdalać. No, chociaż już zaraz do połowy będę miał ubitego tego ulańca bez broni. Już masz broń, już możesz piłomiota użyć. A. O. Ale doceniam waleczność, że go kurwa z gołymi pięściami z ulańcem się biłeś. Wiesz jaki jest problem, że on dostaje damage, ale moja pięść normalnie się od niego tak bardzo szybko odbija, jakbym w galaretkę uderzał. O nie! To właśnie Kung Fu Panda miał taki silny punkt, że wiesz, jak ktoś mu próbował spuścić w pierdol. A zresztą Jim chyba też tak ma, coś tak wspominał, nie? Ta, też on ma coś takiego. No. Dobrze. No kurde, no i proszę państwa, jak sobie wszystko ładnie ogarniamy. Dobra, ja muszę spierdalać do bazy. No bo mamy problem następujący. Nie mamy kurwa tych osłon. Ale tak by the way, to teraz możemy kupić dwie warstwy tych osłon, czyli jedna, no tak jakby dla każdej strony możesz kupić dwie osłony, o, w ten sposób. Bardzo polecam. Okej, okay, dobra. Ogarniesz, o co chodzi, w dwóch miejscach, że wiesz, takie... No, zobaczysz. Ja zaraz kupię te osłony, bo widzę, że dużo hajsu mam. No mamy dużo hajsu.
i ta osłona najlepsza kosztuje 2000 śrubek, ale uważam, że warto, bo ona jest naprawdę mocna. Jest skuteczna, mówisz? Mhm, jest skuteczna, dobra. Także tak. To tam, wiesz, szukaj tych zasobników. Pamiętasz chyba mniej więcej tę mapę, jak się tutaj do tych większych też jechało, nie? Pamiętam. No to tam możesz się też do tych większych już od razu przejechać, bo tam w ogóle, gdzie były te większe zasobniki z bronią, to w niektórych miejscach są tutaj właśnie stacje pogodowe też. O, proszę. No. Stacji pogodowych. Fajnie byłoby się tam dalej dostać, ale niestety na razie mi tu blokuje ten frajer. Wypad z baru. No. Ja chcę przejść dalej. Ale nie ma kurwa pogody pięknej, śnieżnej. Nie ma, o, nie ma lepienia bałwana, właśnie, widzisz. Odłączyliśmy im internet i teraz im się nudzi i chcą lepić bałwana. Nie ma. Ulepić nie ma kurwa bałwana. Nawet lepienia bałwana. No choć zrobimy to. My możemy, ale oni nie mogą. No to jest kurwa, wiesz. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, jak dokładnie się to mówi. Co wolno w twojej wodzie, to nie tobie smrodzie. Dobrze. Co, znalazłeś coś wartościowego? Na razie tylko się napiżdżam z nimi i odblokowuję. Odblokowałem sobie ścianę, która blokowała mi dostęp do kolejnego tego. No, jak to się nazywało? To, co trzeba tych 10 tych zniszczyć, tych... Stacji pogodowych. No, stacji pogodowych, właśnie. O, teraz zniszczyłem kolejną chłe. Ja właśnie dojechałem też do stacji i tutaj jest jeszcze zasobnik z bronią, ale ten ulepszony. No. Właśnie ta misja, akurat mówię, ona działa w totalnie w inny sposób. I to jest też ta słynna misja, kiedy zlagowaliśmy grę z Pixelem, na tej misji właśnie. I bym spróbował też z tobą zlagować tę grę, ale obawiam się tylko jednej rzeczy, żeby mnie mogło wyjebać, bo my wtedy graliśmy na lokalnym multiplayerze, to też z drugiej strony co innego. No tak. Więc... No zobaczymy. Jesteś cały, mówisz? Już trzy... No dobrze. O, tam złota środka już... była. Trzy stacje jeszcze zostały? Kurwa, tak. Ty... Ale nam dobrze idzie. Złota śruba, dawaj mi ją. Swingshot dostępny. Zajebiście. No, dobrze. No i wypierdalaj, bo ludzie chcą tutaj grać. Zostały dwie stacje. Jeszcze dwie stacje nam zostały. To szybko idzie. Tylko pytanie, czy zajedziemy na Orlen. Myślisz, że na Orlen? Ja bym to na Lotos poszedł w sumie, albo na Circle K. Nie no, gdzie ten Sebulba pracuje? Na Pastera 20 może. O! We Wrocławiu. To brzmi jak plan, powiem ci szczerze, to brzmi jak plan. Że tak powiem. Że tak powiem. Oj. Proszę mnie tutaj nie atakować. Panie... Kurwa! Tam znowu złota śruba była jakaś. Ale dobra, już nie zdobędę jej. Kurwa. Nie no, to złote śruby to już będziemy robić tam sobie później, bo... my najprawdopodobniej, jak już to pewnie wspominaliśmy, będziemy robić 100% tej gry potem, czy tam platynę. Ale spierdoliłem to. O kurwa, ale to spierdoliłem. Ej, pana to. Aha, a ja tam czekam chyba już. Zniszcz Centrum Obrony Planetarnej. O Jezu. Tak, i teraz będziemy mieli misję, za którą ja normalnie nie przepadam. Jak mam grać sam, nie przepadam za tą misją, tylko czekaj, bo jeszcze broń sobie weźmiemy. I nie idź do tej bazy na razie, nie aktywuj tam nic, bo musimy się najpierw mocno uzbroić. Jeszcze jedną broń możemy sobie ogarnąć. Okej. Także... To weź do tej, spróbuj do tej... Kurde, no do tego zasobnika z bronią spróbuj tam polecieć. A ja postaram się obronić bazę. Dobra. O, na pewno znajdziesz. Ja sobie z nimi poradzę, spoko. Ej, tu jest ten zasobnik, widzę. Jest.
I to będzie już ostatni, więc będziemy mogli zaczynać. Uwaga! Finał tego poziomu, naprawdę, mrozek, finał tego poziomu. Mrozek, grzmotnik czy co wziąć? Czy dople? Weź grzmotnik, grzmotnik. Grzmotnik jest dostępny. Zajebiście. Grzmotnik się przyda do zlagowania gry, znaczy do obrony. Grzmotnik do zlagowania gry, okej. Okay. Dobra. Bronisz tam bazy? Już. Bo tam masz niedaleko, dawaj. Biegnę. Ja tam idę ci pomóc, ale... Biegnę. Teraz jak mamy tę ulepszoną barierę, to ta bariera przynajmniej ich broni. Tyle dobrego. Kurwa, ile się ich tu zebrało. Aż rozjebali, kurwa, jedną warstwę bariery. Niedobrze. No. Dobrze. Panie kolego, zatem... Nie, no nie gadaj, że mnie wywali. Wy kurwy. A nie, dobra, już myślałem, że mnie wywali, bo coś za długo czekało. Co za szmaty? Dobra, gdzie... Won mi stąd. Co za szmaty? Jakie szmaty? Tutaj atakują, znęcają się. Nikt się nad nikim nie znęca. Zapraszam tutaj do bazy. Proszę pana. Już biegnę. I będziemy tutaj... Jak chcesz szybko do bazy przejść, to się możesz zabić. Ale jesteś niedaleko. Ale ja nieraz stosowałem taki sposób, że po prostu się zajebać. Uff. Jak się robiło speedruny, to się tak robiło. I dobra, czekaj. I teraz tak, będziemy... Nie aktywuj niczego, będziemy tutaj robić bombę w bazie. Naprawdę, będziemy robić bombę. Bombę. Żeby rozjebać Centrum Obrony Planetarnej. Ale zanim to zrobimy, to sobie nakupuj jakieś tutaj uzbrojenia. Dobra. Bo będzie mocna jatka i ja ci mówię, stary, będzie kurwa mocna jatka, więc pełne skupienie i... To jest chyba najtrudniejszy moment w grze. Już trudniej nie będzie. No, powiedzmy. Chyba. Nie, raczej trudniej nie będzie. No dla mnie to był najtrudniejszy moment, bo... Nie potrafiłem w ogóle tego na jednego gracza, nie potrafiłem tego zrobić. Chyba w końcu mi się udało, ale nie było to wcale proste. To co mogłem, sobie nakupowałem. Jak widzisz, są dwie warstwy barier. Daj te gruwitrony tutaj, to jest lepszy pomysł. Rozmontuj je i połóż je tutaj. A, dobra. Okej. Bo tu nie ma sensu, bo zobacz, tu jest bariera. Dobra, faktycznie. I też gruwitrony, pamiętaj, rzucaj, bo jeżeli czołg przejedzie przez barierę, to barierę od razu rozpierdala. Dobra. Więc pamiętaj, że jak zobaczysz czołg, to rzucaj gruwitrony. Ale rzucaj jako broń, co nie? Mhm. Dobra, to czyń honory. Okej. I lecimy. Lecimy w takim razie, odpalamy. Proszę państwa, największe dymy w tym let's playu najprawdopodobniej. Znaczy w grze, bo dymy, które my robimy, to są cały czas. Dokładnie. Widzicie, my nie musimy drzeć mordy i tak dalej, my możemy nawet na spokojnie gadać i robić dymy. Dobra, na mniejszych wrogów oszczędzaj bronię. Dobra. Po amunicję wracaj się często do bazy, śmiało. Twoja prawica, moja lewica. No ja ci będę pomagał, ale ty mi nie pomagaj, bo ja sobie dam radę. Dobra. Skup się po prostu na swojej stronie. No i widzicie, no to działa na identycznej zasadzie jak te wszystkie inne poziomy. Tylko coś tak pamiętałem, że w tym poziomie to on właśnie taki trudny, ciężki, że ciężko się szukało tych stacji pogodowych, a my jeb, kurwa, chyba w 5 minut wszystkie znaleźliśmy. GG. Wy zajebiście. Zajebiście. Żeż kurde. Dobrze, to teraz już myślę, że... Teraz już myślę... Dobra, to ja ci będę tutaj pomagał, żeby to trochę szybciej szło. No chyba, że bardzo chcesz te bronie upgrade'ować, bo też... Zapomniałem w sumie, że może chcesz te bronie upgrade'ować i nie chcesz mojej pomocy na przykład. Nie, na razie, w sumie pomoc się zawsze przyda, tylko w sumie na razie to... Nie no, możesz w sumie zaraz przyjść, jeżeli się bardziej rozkręci. A, no to jak się rozkręci, no spoko. No bo u mnie tutaj statek idzie. Kurwa. Atakują hejterzy pierdoleni. Właśnie. Co oni sobie myślą? No głąby. No głąby, kurwa, widzisz, bałwana im nie daliśmy ulepić, to teraz... Wyżywają się, to za dzieciństwo zabrane.
No. Ty, a może to jest... A może to nie są hejterzy, tylko to jest Polsat, który nas atakuje, bo jest wkurwiony, że przez tak krótki czas antenowy przestaliśmy u nich nagrywać odcinki i stwierdziliśmy, że a jebać, nagramy zamiast tego załogę kół. Możliwe, wszystko jest możliwe. I to na twój kanał, a nie na Polsat Games, jak tego Minecrafta na modę. No w sumie racja. Kurwa. No ale w sumie jak za te dymy Polsat nam save'a tam skasował, no to trochę słabo. O kurde. Nie jest dobrze. Wyobrażacie sobie, normalnie nam zapis skasowali, chuje. Wszystko jest kurde popierdolone. Co to ma znaczyć? No. Widzę, że jest dużo kasy, więc sobie tam kupuj wieżyczki. Na bieżąco. No. Jak coś, te kryo wieżyczki serio są najlepsze. Zawsze najdroższe są najlepsze. O, widzę, że statek, to idzie ci pomóc. Dara, kupujemy. No to kupuj, ja go rozpierdolę. A przynajmniej postaram się rozpierdolić, dobra. Okej. Okay. Bo tu mi forsują z tej strony. Kurwa, rozjebali mi jedną tą. Tarczę. Tarczę szmatową. Tarczę, też o tym pomyślałem. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. A pamiętaj, nie daj im rozjebać tarczy, bo wtedy będzie trzeba chwilę poczekać, zanim ją postawić. Lepiej już rozmontować. Jak ma mało HP ta tarcza, to rozmontować i położyć od nowa, bo to nic nie kosztuje. Dobrze. A muszę się po nosie podrapać. Weź, w ogóle ja miałem jeden taki let's play. Czekaj, co ja wtedy nagrywałem? To jeszcze nie ma tego na moim kanale, nie wiem czy z publikacją tego let's playa to będzie. Tego z załogi Q. Mhm. Ale nagrywałem Garfielda na peceta, co nie? Jezu, pamiętam, że chyba w ostatnich dwóch czy trzech, znaczy ostatnich, no, dwóch odcinkach tak mnie nos kurewsko swędział cały czas. Nie wiedziałem co się działo, ale co chwilę musiałem się po nosie drapać. I teraz znowu tak mam, może to jest, nie wiem, od potu czy coś, że się kiszę. Bo musiałem okno zamknąć, żeby tutaj dźwięków z dworu nie było. A może wiesz, może to jest tak, że to jest tak, tak na twój nos ci sugeruje, że już masz alergię na let's play, hehe. O nie, to trzeba by trochę z Geraldem porozmawiać, jak mogę poprawić moją alergię na let's play. Właśnie. Pozdrawiamy Geralda. Pozdrawiamy Geralda. I jego filmik słynny. Mam nadzieję, że to oglądasz, wujku Gerwazy. Właśnie. Kurde. Spokojnie, już pomoc idzie. O-o. Jest i on. Jest i czołg. Dobra, stawiaj Gruvitrona i go rozpierdalaj. Ja nie mam ten. Zaraz przyjdę z pomocą, tylko tam potrzebuję rozwalić po swojej stronie. No i sam widzisz, wyobrażasz sobie ogarnianie tego kurwa samemu? Nie. No, masakra. Bo to idzie kręćka dostać, naprawdę. Jeszcze jak masz bronie w pełni zupgrade'owane, no to spoko, ale co to wiesz? Po co takie grindowanie niepotrzebne? O, koło mnie też czołg idzie, więc będę musiał się niestety zająć tym po mojej stronie najpierw. O, bo koło mnie idą nawet dwa, no to zajebiście. No to ja sobie dam radę, spokojnie. Kurwa. Pamiętaj, żeby grzmotniki stawiać i zurkonów używać. To będzie git. Dawaj. Dobra, czołg padnie. Tak, padł. No, ja też już zabijam powoli, ale widzisz, rozwalenie tego czołgu to... No trzeba się nieźle przyłożyć do tego. Ja tam zaraz ci pójdę pomóc, ale no widzisz też, co u mnie się chyba dzień dzieje. Dobry, cześć czołgiem, śmieszna trąbka. A, no coś było, nie pamiętam właśnie za ile to było, za co to było, ale chyba za rozwalenie jakiejś ilości czołgów. Oj. Ty z mojej strony jeszcze leci. Już, pomagam. Się... I widzisz, właśnie dlatego to jest takie ciężkie, bo te pierdolone czołgi nie dają żyć. Muszę ammo ogarnąć. Szybko Gruvitrona, Gruvitron od razu i ten. Idź ogarnij sobie ammo.
kurwa, mnie nos swędzi, ja jestem zajęty rozpierdalaniem czołgu pomocy. Dobra, i nara. Ale zajebiście. Nara, pajacu. Nara, o, udało się. Kurde, udało się. Czyli najgorsze za nami, bo to, co przed chwilą widziałeś, to był najgorszy moment w tej grze. Najgorszy. Nie ma moim zdaniem gorszego. Uff, to dobrze. I teraz tak. Rozmontuj wszystko w bazie. My już tu nie będziemy wracać. Wszystko rozmontuj. Naprawdę, bo ta kasa się przyda, potem zobaczysz po co. Do zlagowania gry, znaczy do łatwego przejścia zadania. Tak, dobra. Rozmontowane tutaj. No, ammo sobie też uzupełni wszelakie. Pewnie, nie ma problemu. Trzeba sobie uzupełniać. Wszystko co się da, najlepiej uzupełni. Dobra, ja mam pełne. Też mam. Okej, okay, to teraz tak, będziemy mieli escort mission, bo tutaj mamy taką bombę. Mhm. I ona... Wciśnij trójkąt. I ona będzie teraz szła, my musimy ją eskortować i chronić, ona ma pasek życia. Widzę właśnie, no. I to też jest dosyć upierdliwy moment. Ale nie jest aż takie złe. Ja postaram się ją osłaniać. Postaram się. Też ją będę osłaniał. O, tutaj chyba będzie jakaś zasadka właśnie. No to... Czekaj. Tych małych to najlepiej pyrocytorem. Albo piłomiotem. Okej. Okay. No i będziemy musieli bombę transportować aż do siedziska hejterów, czy jak się to nazywa, Centrum Obrony Planetarnej, whatever. Żeby ich rozjebać. O kurde. Tak jest. Wcześniej Centrum Obrony Planetarnej musieliśmy naprawiać, teraz jako, że naprawienie nie działa, proszę państwa, to idziemy je rozjebać. Szybko, bo oni nam rozpierdolą to. Szybko. Au, kurwa. Uff. Ale ona mocna jest. Co? Ona jest mocna, przecież ona w ogóle nie oberwała. Wiesz co, bardziej bym powiedział, że to jest fart. Ale no. Pozyskano amunicję. Bardziej bym powiedział, że to jest fart. Dobra. I to aż do końca trzeba. Ostatnie proste już. Właśnie ostatecznie zostałem przekonany, że ta escort mission cała nie jest trudna, kiedy właśnie graliśmy z Pixelem. Bo ja pamiętam, że my wtedy we dwóch taki rozpierdol zrobiliśmy w tej grze. W ogóle wiesz, nie tylko tam co wtedy ten filmik był, tylko my w całej grze robiliśmy taki rozpierdol, pamiętam. To ładno. Ale fajnie się grało z Pixelem. Pozdrawiam tutaj Pixela, oczywiście. Fajnie się grało, ja byłem wtedy na jego 18. Pozdrawiamy. To żeście się ładnie sobie graliśmy. No. I ładnie też jego PS3 FAT zrobiło nam piecyk. O. Nie ma tak domowy piecyk. No, bez kitu, te PS3 pierwsze, to są kurwa piece, te faty. I to tak dosłownie, bo przecież tam się przecież też płyty główne palą, hehe, jak w mojej. No ja na szczęście, znaczy palą. Na nieszczęście mam super slimkę. Topią. Znaczy no tak, ja mam akurat slima i też właśnie slima bardzo chwalę. PS3 slima, nie tego slima Cognito, wrednego pajaca. Znaczy, właśnie, pozdrawiam. Właśnie, Breslau Jungen, hehe, pozdrawiam. A właśnie, to ten... stoi po stronie Breslau Jungen, to nam się bardzo nie podoba. Właśnie. Nie lubię. Ale PS3 Slim, bardzo polecam PS3 Slim. Ja też właśnie mam PS3 Slim, ale... No mówię, ja mam jednego tego fata, znaczy w sumie dwa, co odpalają te gry z PS2. Tylko, że żaden nie działa, ale... staram się to zmienić. Uwaga, urządzenie reformatujące jest atakowane. A, wypierdalać. No otrzymuje jakieś obrażenia niby, ale to jakie obrażenia to otrzymuje, to nikome. Dobra, teraz tak.
uwaga, plan działania. Kupujesz wszystkie najdroższe wieżyczki i miny wszędzie, a gdy wrogowie się pojawią, stawiasz grzmotnika, doppelbangera i wszystko. I nie wciskaj na razie tej miny. Najdroższe wieżyczki. Najdroższe, czyli kryowieżyczki, nie pana wojny. Aha. Wszystko najdroższe stawiasz. Tu może być Gruvitron, tutaj to. I pana to. Teraz tak, stawiamy Gruvitrona. Stawiaj tyle grzmotników, ile się da. Dosłownie, ile się da. Dobra, już. Zurkona odpalaj. No i bawimy się. O kurde. Bo tutaj generalnie musimy bombę chwalić, tak. Chwalić też, bo Kapitan Bomba to fajny serial. Ale chronić musimy tę bombę całą naszą. Przez tam chyba 2 minuty to było. Tak. I wrogowie, myślałem, że są nieskończeni, ale wtedy z Pikselem ich wszystkich rozwaliliśmy i żaden nie przychodził chyba przez 20 sekund. Bo wszystkich, bo gra nie przewidziała, że tylu można rozjebać. No. Może nam się też tak uda. No, tylko nam się nie uda zlagować, bo nie mamy doppelbangerów. Jakbyśmy mieli doppelbangery, to... by się udało. A może jak będziemy platynować, to nam się uda. O. O, zniszczono wieżyczkę. A co to ma być? Za zniszczono wieżyczkę. Ach, come on. No tak, na luzie, wiesz. A tam dużo HP ma. Ale kiedyś, pamiętam... Kiedyś, jak graliśmy z kolegą, jeszcze nie było, nie miałem wyupgrade'owanych tych broni, to ciężkie to było. Dla ciebie pewnie też, jak masz niewyupgrade'owane bronie, no to zadajesz im, nie zadajesz im jakoś tak mega dużo obrażeń. No tak, ale no. Dajemy radę, jak to się no mówi. dajemy radę. Ciekawe, jakbyśmy zaczynali obaj od zera, jakbyśmy sobie radzili, bo trochę trudniej by było na pewno. To na pewno byłoby trudniej. No. Kabum! Ojoj. Odblokowanie, odnów barierę węzłów. Zajebiście. Ej, zrobiliśmy to też na czas, zobacz, dostaliśmy medal. Widzę, no. No, no to zajebiście. Zajebiście, kurde, dobrze idzie. Dobrze idzie, dobrze idzie. No dawaj, kontynuuj. Zobaczmy, co będzie następne teraz. No, a w ogóle to, gdyby nie to, że ominęliśmy medal na pierwszym poziomie, w sensie nie zrobiliśmy go na docelowy czas, bo robiłem ci tutorial, to byśmy mieli maksymalną liczbę medali. Więc, jeżeli byś chciał, to możemy wrócić się i nawet off-screen zespeedrunować ten pierwszy poziom, albo nie off-screen, i pokazać widzom, jak wygląda najnowszy, najlepszy poziom awansu, bo brakuje, będzie nam brakować tylko jednego medalu. Jeżeli dalej nam będzie tak dobrze szło. Bo teraz co będzie teraz następne? Czekaj. Weź awans już od razu. Dobra. Bo chyba coś miałeś. A zobaczysz, co teraz będzie następne. Ja ci tutaj nie będę spoilerował. Widzisz, ta gra jest pełna zwrotów akcji typu gonciarz odpalający trollolololo na statku. Legenda załogi. Dobra. Zajebiście. Yeah. No to dobra. To jest chyba już przedostatni poziom awansu, to co dostałeś. Tak. No i zajebiście. To tutaj masz komputerek. I co tam masz? Jaskinia Zagłady Zurga. Tak jest, Jaskinia Zagłady Zurga, czyli proszę państwa, no dobra, powiem to. Ostatni poziom. Wielki lecimy? Finał. Lecimy. No. Lecimy na wielki finał. 3 godziny i 8 minut nagrywamy. No, na finałowe starcie z gąciarzem, ale przypominam ci, 3 godziny i 8 minut jest razem z tymi głupimi wpadkami pokroju hejterzy wyłączają nam internet. To zajebiście, kurde. No czyli tak naprawdę w 2 godziny z hakiem tą grę zrobimy. Mhm.
Nieźle. Bardzo ładnie Widzicie, idzie. ta gra jest naprawdę krótka. To nie jedna gra na PS1 by się nie powstydziła Właśnie. takiej długości.